Halo, halo, no dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie z bardzo mroźnej i zaśnieżonej Warszawy. Powiem wam, że nie miało to wszystko tak wyglądać. Mamy poniedziałek, wczoraj były walentynki. Zupełnie inaczej planowałem spędzić ten dzień, ale wydarzyła się sytuacja, której totalnie się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że będę kiedykolwiek musiał coś takiego zrobić. Ale wyrzuciliśmy ekipę z naszego mieszkania, która remontowała, to za dużo powiedziane, miała remontować nasze mieszkanie. Fatalna sytuacja, mega niekomfortowo się z tym czuję. Opowiem wam o tym wszystkim nieco później. Dzisiaj mamy poniedziałek i dopiero dzisiaj świętujemy walentynki. Już od wczoraj mieliśmy się zameldować tutaj w hotelu, ale ta sytuacja spowodowała to, że poprzekładałem wszystkie swoje plany i dzień walentynek organizuję dzisiaj, już trochę z takim większym spokojem, z lepszym samopoczuciem. Jestem trochę spuchnięty, ale to dlatego, że jestem niewyspany. Nie spałem, przepłakałem północy, stres i nerwy no naprawdę nie służą nikomu. Ale dzisiaj już zbieram się do kupy i nagrywam dla was tego vloga, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli go obejrzycie i spędzicie ten cudowny, mam nadzieję, dzień ze mną. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now I can't deny you never left my mind and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. Tak jak wam wspominałem, ja uwielbiam ten hotel. Świętowałem już tutaj naprawdę wiele cudownych chwil, wiele okazji. Więc jestem już naładowany taką pozytywną energią i zobaczcie, tutaj idąc tym korytarzem na sam koniec znajduje się nasz apartament. No jest cudowny, bardzo duży, zresztą sami zaraz będziecie mieli okazję go zobaczyć, także zapraszam was do oglądania. I tak wygląda apartament, w którym się zatrzymałem. Tutaj mamy łazienkę dla gości. Idziemy takim króciutkim korytarzem do salonu. Ja oczywiście zamówiłem sobie już szampana. Niesamowity widok na plac Trzech Krzyży. Znajdujemy się w samym centrum Warszawy, gdzie naprawdę i na zakupy, i do zwiedzania najciekawszych zakątków Warszawy jest bardzo blisko. Także jeżeli kiedyś będziecie planowali wizytę w Warszawie i poszukiwali idealnego miejsca, takiego wypadowego, gdzie wszędzie będzie blisko, to polecam wam serdecznie Sheraton Grand w Warszawie z całego serca. Tutaj mamy strefę biurową. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now I can't deny you never. Piękna sypialnia z ogromną szafą. Ja akurat na wyjazdach nie korzystam za bardzo z szafy. Lubię bardziej sobie porozrzucać ubrania po całym pokoju, po całym apartamencie. Tutaj mamy również cudowny widok. A teraz pokażę wam, jak wygląda łazienka. Tutaj po lewej mamy wannę z hydromasażem. Naprawdę bardzo dużą i bardzo wygodną. Ja tutaj nie jestem pierwszy raz, więc już bardzo dobrze znam wszelkie udogodnienia w tym hotelu. Tutaj mamy kabinę prysznicową, również bardzo dużą i umywalkę, także tak to wszystko tutaj w hotelu wygląda. Next day, I wish I wouldn't remember how you make me
Ja zawsze obiecywałem wam, że będę w stosunku z wami szczery. Jeżeli będą się pojawiały jakieś propozycje współpracy na moim kanale, to będziecie o tym wiedzieli. No i oczywiście ja jestem przeszczęśliwy, że tak się sytuacja potoczyła. Odezwała się do mnie pierwsza firma, która chce wejść ze mną we współpracę i o której dzisiaj wam opowiem. Jest to serwis Letyshops, który na pewno większość z was już dobrze zna. Ja po tym, jak zobaczyłem ten serwis na kanale u Angeliki, u Luki, u kilku innych moich znajomych na kanale na YouTube, stwierdziłem, że zajrzę na ten portal, zobaczę, co to jest, jak to wygląda i zacząłem prywatnie z tego korzystać. I teraz po powrocie z Dominikany odezwała się do mnie firma, właśnie Letyshops, i powiedzieli, że chcieliby nawiązać ze mną współpracę, co naprawdę bardzo mnie ucieszyło, ponieważ no sami wiecie, jestem tutaj na YouTubie bardzo króciutko. No i czuję się niesamowicie wyróżniony, że mogę dołączyć do grona tych osób, które właśnie ten serwis reklamują, więc zaraz wam powiem o tym więcej, jak to wygląda, jakie są benefity. Dla mnie opcja oszczędzania pieniędzy jest po prostu najlepszą rzeczą, którą można zrobić, i w momencie jeszcze, kiedy nic nas to nie kosztuje, aż chcę wam o tym powiedzieć i zaraz wam to wszystko pokażę. Letyshops jest to serwis, dzięki któremu możemy oszczędzać pieniądze. Działa to na zasadzie cashbacku, czyli logując się poprzez Letyshops i wchodząc na strony, których jest tutaj ponad 3000, mamy między innymi Allegro, mamy RTV i AGD, mamy Decathlon, czy nawet możemy skorzystać z pyszne.pl i zamówić sobie coś do jedzenia. Mamy tutaj informacje o tym, jaki procent wróci na nasze konto. Na przykład w Lidlu mamy cashback w wysokości prawie 2,5%. Mnie dzisiaj bardzo interesuje akurat Allegro, ponieważ muszę kupić kilka rzeczy do mieszkania. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj informacje o tym, że czas oczekiwania na zwrot cashbacku to jest około 75 do nawet 150 dni. Ale słuchajcie, to akurat nie jest problem, bo no, jakbyśmy robili zakupy nie przez Letyshops, w ogóle byśmy tych pieniędzy nie zobaczyli. Korzystam już z niego od dłuższego czasu. Uzbierało mi się tutaj już 70 zł i to jest kwota, która już jest mi jakby przydzielona i uznana, a 46,59 jest to kwota, która oczekuje na przejście na moje konto. Także tak jak widzicie, ja już z tego korzystam. No słuchajcie, mieć 70, no i 50 to jest prawie 130 zł, no mieć te pieniądze, a ich nie mieć, to jest butelka dobrego wina czy szampana, można wydać sobie to w restauracji, ale już wam pokazuję, jak to działa. W ogóle wam jeszcze muszę wspomnieć o logowaniu. Logowanie jest bardzo proste, wystarczy podać swojego maila, później wejść na tego maila, zatwierdzić logowanie. Ja też sobie zainstalowałem wtyczkę. Tutaj możecie zobaczyć, ta wtyczka mi się pokazuje i jest to informacja o tym, że z tego Letyshops już korzystam i cashback jest naliczany. Przejdźmy do Allegro. Tutaj musimy chwilkę zaczekać. Już jest informacja o tym, że cashback jest aktywny i możemy rozpocząć zakupy. Zobaczcie, tutaj od razu z tej wtyczki mamy informację o tym, że możemy rozpocząć zakupy. No i ten cashback będzie nam się naliczał. Tak jak wam wspominałem, rejestracja jest bardzo szybka i co najważniejsze, darmowa. I pewnie od razu zrodzi wam się w głowie takie pytanie, skąd biorą się te pieniądze i dlaczego wracają na nasze konto, więc już wam mówię. Wchodząc na stronę któregoś z tych sklepów internetowych poprzez Letyshops i dokonując oczywiście tam zakupów, dany sklep płaci prowizję do Letyshops, a Letyshops dzieli się tą prowizją z nami. Czyli nic nas to tak naprawdę nie kosztuje, możemy tylko oszczędzać swoje pieniądze, no a myślę, że jeżeli, no po pierwsze, nic nas to nie kosztuje i możemy oszczędzać pieniądze, na które tak ciężko pracujemy, no to Letyshops będzie w tym wypadku idealne. Także zachęcam was do korzystania i oszczędzania swoich pieniędzy. W opisie filmu zostawiam wam link do rejestracji.
I mam jeszcze taką ciekawostkę i informację dla Was, że w lutym Letti Shops będzie wysyłało specjalnie dla Was kody, dzięki którym ten cashback będzie jeszcze bardziej wzmocniony, a co skutkuje tym, że będzie można oszczędzić jeszcze więcej pieniędzy. Także korzystajcie, rejestrujcie się i dawajcie mi koniecznie znać, czy zrobiliście zakupy dzięki Letti Shops. No i dzięki oczywiście mnie. To say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I don't know how to forget you. I can't forget you. Ja się właśnie wykąpałem, wziąłem sobie taką mega gorącą i długą kąpiel. W ogóle wydaje mi się, że chyba nawet podczas tej kąpieli przysnąłem, co jest mega niebezpieczne, ale byłem naprawdę zmęczony i wycieńczony, także teraz już się ogarnąłem. Założyłem bardzo elegancką koszulę. Co prawda jestem w spodniach dresowych, bo w pośpiechu zapomniałem o jakichś innych, ale to nie jest dzisiaj najistotniejsze. Czekam właśnie na serwis hotelowy, który przygotuje nam dzisiejszą kolację. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało. Ja miałem organizowane już w tym hotelu urodziny i catering z tego miejsca spisał się na medal, ale takiej kolacji serwowanej dla dwojga jeszcze tutaj nie miałem, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Muszę Wam powiedzieć, że w zaistniałej sytuacji, kiedy są pozamykane restauracje i też te hotelowe, nie wiadomo, jak już spędzać ten czas, co robić, żeby się rozerwać, więc myślę, że to jest w ogóle super pomysł i alternatywa dla osób, które już są znudzone i chcą jakoś fajnie spędzać ten czas, wynająć sobie apartament, zamówić pyszną kolację do apartamentu czy tam do pokoju. Nie ma to już totalnie różnicy. No i zawsze jakoś urozmaicamy to swoje życie. Ja naprawdę bardzo lubię tutaj przebywać, czuję się tak komfortowo, bezpiecznie, spokojnie. Dlatego też od razu po całej tej sytuacji z wyrzuceniem ekipy remontowej z mojego mieszkania stwierdziłem, że muszę tutaj przyjechać i odpocząć. Naprawdę myślę, że to była bardzo dobra decyzja. No i co, czekamy teraz, siedzę tak i patrzę na drzwi na wprost. Może ktoś z serwisu zaraz wejdzie. No i pokażę Wam, jak zostało to wszystko przygotowane. Także miłego wieczoru nam wszystkim życzę. Pojawią się też zapewne pytania o ten mój look elegancko-sportowy. Zobaczcie. Tak prezentuje się, ta koszula jest naprawdę bardzo elegancka i bardzo efektowna. No do tego są spodnie dresowe i buciki. Także zobaczcie, już został przyniesiony szampan z widokiem na Plac Trzech Krzyży, jak już Wam wspominałem. No i czekamy na resztę. Dobry wieczór, zapraszam serdecznie. Przepraszam, że ja tak byłem, ale to nie szkodzi, inaczej się nie da. Witam, jak samopoczucie? Bardzo dziękuję. Zapraszam. No to Marcinie, powiedz mi, co tutaj dobrego dla nas przygotowałeś? Dobry wieczór. Ja nazywam się Marcin Sasin i do tak pięknego apartamentu do 5 osób przygotowuję kolacje 3, 4, 5-daniowe. Dzisiaj dla Was przygotowałem rolatki z papieru ryżowego z chrupiącymi warzywami, jest wołowina sezonowana. Na danie główne krewetki, krewetki są ze szparagami w takim delikatnym sosie curry, do tego mikrokiełki i wspaniały deser orzechowy, taki pozłacany z truskawkami.
Okej, no wygląda to naprawdę imponująco. I Bardzo muszę. jestem ciekawy, jak będzie smakowało, bo zawsze jak u ciebie jesteśmy, wszystko jest naprawdę przepyszne i zawsze przekonujesz nas do nowych smaków. Także bardzo jestem ciekawy, co tutaj dobrego będzie. Bardzo dziękuję za te miłe słowo. Tak jak wspomniałem, ja dzisiaj dla ciebie przygotowałem taki zestaw, ale goście, którzy do nas przyjeżdżają i zamawiają te kolacje do pokoju, tak jak wspomniałem, maksymalnie do 5 osób, wcześniej ustalam, co lubią, czego nie lubią, co mogę im przygotować, czy to mają być jakieś nowe smaki lub te dania, które wcześniej już u nas próbowali, i to wszystko serwujemy w pokoju. No, smacznego życzę. Właśnie opowiadałem też o tym, że to jest super alternatywa w ogóle dla osób, które już są znudzone takim siedzeniem w domu. Można wynająć sobie to apartament. To wygląda jak tak, masz no zobaczcie sami. Masz prywatnego kucharza, masz prywatną obsługę. No i zobacz jeszcze jaki tutaj mamy widok. No przecież to jest coś niesamowitego. Także bardzo ci dziękujemy bardzo za te rezerwacje i też, że mogłem tutaj wyserwować. To my ci dziękujemy, naprawdę cudownie jest znowu u ciebie gościć. Bardzo dziękuję. Deser prezentuje się obiecująco, ale na ten moment jeszcze nie mam na niego miejsca. Zjadłem wszystko, co Marcin dla nas przygotował. Chwilkę jeszcze odczekam, dopiję szampana i zabieram się za te pyszności. My jesteśmy już po kolacji, zarówno Marcin, jak i cała załoga hotelu stanęła oczywiście na wysokości zadania, było pysznie, było pięknie, naprawdę super spędzony czas. Ja jestem naprawdę już bardzo zmęczony, ale jestem tak szczęśliwy, że mogę tutaj być i tak umilić sobie no ten dzień i w ogóle gratyfikować to, co mnie spotkało w ostatnie 2 dni. Także miałem dzisiaj też opowiedzieć wam o tym, co dokładnie się wydarzyło na budowie i dlaczego wyrzuciłem ekipę, która do dnia dzisiejszego, nazwijmy to, remontowała to mieszkanie. Ale nie chcę już tutaj siać złej energii, nagram na ten temat osobnego vloga, a teraz idę, włączę sobie jakąś taką pozytywną i relaksacyjną muzykę. Żegnam się z wami, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog się wam spodoba. Do zobaczenia wkrótce i dziękuję jak zawsze, że tutaj ze mną jesteście. Dobranoc, buziaczki!